I to był pan Jan Sternicki i Weronika Sternicka. Wielkie brawa! I proszę państwa, przed państwem płeć piękna, pani Katarzyna Lazarewicz. Wielkie brawa! Przy współpracy pana Artura Krawczyka. Piękna, siwa para. Pani Katarzyna Nazarewicz w klasyfikacji ligowej na czwartym miejscu. Bardzo wysoka pozycja. I zobaczymy, jak poradzi sobie dzisiaj z torem przeszkód postawionym przez pana Stanisława Janika, który również startuje, często bierze udział w zawodach powożeniowych. Mamy błąd na dwójce, 5 sekund karnych doliczamy. Joker pokonany bezbłędnie, jak widzimy, zawodnicy dużą wagę przywiązują do jokera, żeby pokonać go bezbłędnie. I jak na razie w większości się to udaje, niestety błąd był na czwórce. Przeszkoda numer 5, wolno, precyzyjnie, ale bezbłędnie. A pani Nazarewicz przyjechała do nas z Piastowa. Jest to nieopodal Elbląga. Także dosyć spory kawałek musiała przyjechać do nas ze swoimi rumakami i bryczką. No i mały problem mamy. Piłeczka spadła, widzieli państwo, kolejne 5 sekund karny. To się zdarza. I lekko zwiększone tempo. Tam, gdzie można, zawodnicy starają się nadrobić trochę. Niestety błąd na dziesiątce. No, tam dużo szczęścia. Na przeszkodzie numer 14. Jeszcze mamy dwie przeszkody, trzymamy kciuki. I 16 i do mety, proszę państwa. Czas 2 minuty 19 sekund i 90.